Film ten powstał tylko i wyłącznie w celach humorystycznych i znajdują się tam treści wulgarne. Zostaliście ostrzeżeni. Wszystkie informacje są potwierdzone. Miłego oglądania życzę wam. Hehe. Powiedzcie mi tylko jedno. Czy dobry miesiąc żyłem w przekonaniu, że świat jest piękny, bo nie wyjdzie ta zjebana wersja nowej serii Rescue Riders? Ale od kilku dni, no, po prostu ktoś mnie zaczął nękać i sprawdziłem to, co ta osoba mi pokazała. Ja kurde nie wiem, co DreamWorks musiało kupić od Snoop Dogga, ale chyba jego zielska im zaszkodziły, bo tamta banda jebanych debili wypuściła promocyjne zdjęcia do tej nowej serii i kurde, wybaczcie, ale muszę zacytować klasyk. Co to kurwa jest, ja się pytam. Jakbym oglądał Skylanders, ale jednak w Uniwersum Smoków. Boże święty. Więcej nie będę was męczył, ale wiem jeszcze coś, co twórcy nazywają serialem. Wyjdzie jeszcze w tym roku na Netflixa. I to by było na tyle. Dzięki serdecznie za uwagę. I za niedługo będzie SOT. Hej.